Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 121 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na tematy związane ze zdrowiem, ekologią i świadomym życiem. A dzisiaj porozmawiamy o śmierci. Śmierć, przemijanie, żałoba to trudne tematy, na które często boimy się rozmawiać. Myślę, że mogę tutaj pokusić się o generalizację, że jako społeczeństwo wolimy je wypierać i po prostu o nich nie myśleć. Jednak celem dzisiejszej rozmowy jest pokazanie, że warto to tabu przełamywać, bo wbrew pozorom oswajanie śmierci może przynieść nam ulgę, a wręcz pomóc nam żyć spokojniej i szczęśliwiej. Moja rozmówczyni to wspaniała Joanna Jurga, którą mieliście okazję poznać w odcinku o wpływie naszego otoczenia na nasze życie i samopoczucie. Joanna jest projektantką wnętrz i produktu, innowatorką, wykładowczynią i analogową astronautką, do czego też dzisiaj nawiążemy. Jest także współzałożycielką Instytutu Dobrej Śmierci. Na wstępie jeszcze podziękuję Wam bardzo w imieniu swoim i Joanny za to, jak wspaniale przyjęliście naszą wcześniejszą rozmowę i zgodnie z zapowiedzią i na Wasze prośby Joanna jest moją gościnią po raz drugi. Porozmawiamy o tym, jaki jest stosunek naszego społeczeństwa do śmierci, dlaczego warto rozmawiać o śmierci w gronie rodziny i przyjaciół oraz jak to zrobić i w jaki sposób świadomość jej nieuchronnego nadejścia może nam pomóc żyć pełnią życia. Dowiemy się, jak inne kultury celebrują śmierć oraz dlaczego powinniśmy nauczyć się okazywać nasze słabości, smutki i przeżywać żałobę. Moim zdaniem jest to bardzo ważna rozmowa. Mam nadzieję, że ten temat Was nie odstrasza. Wierzę, że choć temat jest trudny, poważny i pozornie smutny, to efekty takich przemyśleń i refleksji mogą być naprawdę bardzo pozytywne. A jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zapraszam Was do zakupienia moich produktów elektronicznych, czyli moich e-booków. Po pierwsze, Holistyczne Pozdrowienia. Jest to mój e-book o mojej historii i filozofii zdrowego stylu życia. I drugi to Foodbook, czyli Co gotuję każdego dnia, mój e-book z pysznymi, prostymi, roślinnymi przepisami. Wszystko znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep, podlinkowane u dołu. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joanną Jurką. Jurka, cześć! Cześć. Witam Cię po raz kolejny. Bardzo mi miło. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że udało nam się tak szybko ponownie spotkać. Też zresztą, jak wiemy obie, nasz pierwszy podcast chyba całkiem się podobał. I dzisiaj, co prawda, nie będziemy mówić na tamte tematy, choć wierzę, że uda mi się jakoś tutaj to zamknąć kompozycyjnie na koniec, ale dzisiaj trochę może spoważniejemy. My jesteśmy bardzo poważne. Tak. No właśnie. W ogóle jeszcze jesteś ubrana na czarno, już nie chcę nic mówić. Nie, nawet myślałam sobie wcześniej o naszej rozmowie i nie chciałam jakoś tak żartobliwie zaczynać, z uwagi na to, jaka jest tematyka. Potem pomyślałam sobie, czy to nie jest już na start jakieś moje uprzedzenie. Jest. I my tych uprzedzeń mamy strasznie dużo wokół tego tematu, o którym nie chcemy jeszcze głośno powiedzieć. Tak, bo aż się boję o tym powiedzieć. Nie no, będziemy mówić o śmierci. Mhm. I doszłam do wniosku, że Polska to jest w ogóle kraj tabu. Nie masz takiego wrażenia? Ojej, tak, ale my mamy to tabu wypisane na czole. W sensie jest bardzo mało tematów, które nie podlegają tabu, bo tabu podlegasz już ty jako kobieta, a już nie mówiąc o twojej seksualności, wyborze dotyczącym śmierci, oh my god, seksualności i wszystkich innych strasznych tematach. Myślę, że tak, kraj tabu. Bardzo ładnie powiedziane. Spotykamy się też w takim czasie, mam wrażenie, specyficznym, bo teraz, kiedy nagrywamy, jest listopad. Ten odcinek pójdzie w grudniu, więc tak, no listopad jest to czas święta zmarłych. Zadumy. Tak, ogólnie okres taki mocno ponury, zimowo-jesienny, nieprzyjemny, melancholijny. To też są swego rodzaju stereotypy, ale ogólnie no nie jest to czas naszej radości z życia zazwyczaj. Natomiast święta to jest moment, kiedy celebrujemy, ale też jesteśmy refleksyjni, robimy koniec takie podsumowanie tego, co się wydarzyło, ale też niestety czasami kogo nie ma z nami przy stole itd., itd. I kolejna warstwa to jeszcze jest czas pandemii, który mam wrażenie, że po prostu dołożył nam jeszcze tego bagażu na jesień i zimę.
nawet właśnie w kontekście przemijania i takiego strachu straty. O swoje życie i potencjalnej straty i tego życia właśnie w takim lęku, więc trochę nie wiem, czy dobrze robimy, bo dużo osób próbuje od tego uciec, chce się jakoś rozweselić, szuka odskoczni, a my nagle konfrontujemy się z tematem śmierci. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł? Znaczy ja uważam, że w ogóle konfrontowanie się z tematami, które są niewygodne, zawsze jest dobrym pomysłem. W sensie mamy kulturowo taki nawyk zamiatania trudnych tematów pod dywan i właśnie ubierania różnych kontekstów i kulturowych, i historycznych, i etnicznych w takie szufladki, do których się nie zagląda, jak nie trzeba, no bo przecież będzie problem. Mi się wydaje, że każdy moment jest dobry do tego, żeby zastanowić się nad swoim podejściem do tematów, które są dla nas trudne. Na pewno temat śmierci jest tematem, no dla mnie przez pewien czas był tematem zawodowym, już nie jest, ale był, więc mam do niego bardzo dużo dystansu i bardzo dużo czarnego humoru, jestem z tym tematem też bardzo oswojona. Wiem, że czasami moja lekkość mówienia o śmierci bywa dla ludzi krępująca, ale z drugiej strony to dobrze, bo jeżeli coś jest dla nas niewygodne, to znaczy, że musimy to ułożyć, żeby było wygodne. Więc wydaje mi się, że jak zawsze jest szansa o tym, żeby na ten temat porozmawiać i włożyć trochę tą szpilkę gdzieś między żebra, to warto nie w kontekście ranienia, tylko w kontekście ustosunkowania się. Bo my bardzo często boimy się nawet pytać na tematy dookoła śmierci, bo nie wiemy, jak zostaniemy odebrani. A tych pytań jest bardzo dużo i jest bardzo dużo ciekawości w nas. Chociażby ile litrów prochu z nas zostaje po kremacji, co jest bardziej popularne, kremacja czy groby ziemne, jak wygląda to w innych kulturach. My mamy tą ciekawość. Ja pamiętam, że jak jeszcze miałam z Martyną Ochojską firmę robiącą design funeralny, to myśmy takich zapytań z ciekawości dostawały bardzo dużo. Mhm. I one były... Bo was nie obawiali się ludzie. Tak, bo nas nie obawiali się pytać, bo nie byłyśmy ani związane z żadną instytucją religijną, więc nie było to ubrane w piekło, niebo, bądź reinkarnację, bądź inne wyobrażenia filozoficzne o tym, co się wydarzy. A też nie byłyśmy związane z nikim, kto realnie wychowuje, znaczy nie byłyśmy ani grabarzem, ani nie pracowałyśmy w prosektorium, ani też nie miałyśmy swojego krematorium, ale posiadałyśmy wiedzę na ten temat. Ja napisałam pracę magisterską, poza tym, że zaprojektowałam urny do pochówku na wodzie biodegradowej, to napisałam pracę magisterską z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, o designie funeralnym na przestrzeni kultur i wieków. I to było nieprawdopodobne, bo ja w tej swojej pasji do podróżowania, odkrywania świata odkryłam jeszcze tą część, którą bardzo rzadko oglądamy. Czyli właśnie, że są kultury, w których śmierć jest najważniejszym wydarzeniem i gdzie ludzie rzeźbią sobie trumnę za życia, żeby ona była dokładnie taka, w jakiej chcą dostać się do następnego świata. Że są miejsca, gdzie się zbiera latami, że gdzie ciało się balsamuje i zbiera się latami na wystawny pogrzeb, po to, żeby spełnić, ugładzić bogów i opłacić dobre życie wieczne. Że w starożytnym Egipcie było tak, że jak podpisywało się kontrakt ze służbą, to podpisywało się ten kontrakt na to życie i na następne, no bo jak lubimy swoich służących, to chcemy, żeby nam służyli w życiu pozagrobowym. I pokazało mi to zupełnie drugą twarz kultury i świata, w którym żyjemy. Nieprawdopodobnie ciekawą. To, że u nas kolorem żałoby jest czerń, no bo ziemia i idziesz też do dołu, a w kulturach azjatyckich kolorem żałoby jest biel, no bo dym z popielania prochów. Więc bardzo dużo takich odkryć o nas, bo my z jednej strony mamy wszyscy dwie ręce, dwie nogi, serce i umysł i powinniśmy być do siebie w jakiś sposób podobni, a poza fizjologią dzieli nas bardzo często praktycznie wszystko. I to wszystko potrafi być nieprawdopodobnie inspirujące. W Polsce też mam wrażenie, że ta kwestia kultury jest ściśle związana z religią. I tu wydaje mi się, że mamy sporo kontrowersji, bo teoretycznie nasza religia powinna nas z tą śmiercią oswajać, tak? Bo śmierć jest początkiem życia wiecznego. Tak. I zastanawiam się sama, tak już bardziej filozoficznie nad tym, czy ten strach przed śmiercią wynika z tego, że ta nasza wiara nie jest ugruntowana, czy z tego, że my obawiamy się, że jednak nie pójdziemy do nieba. Znaczy wiesz co, ja myślę, że ja nie jestem specjalistką od chrześcijaństwa, więc ja go znam jako badacz designu i osoba, która się tym zajmowała, ale też nie jestem praktykiem, więc mam do tego zupełnie inne podejście.
ale na pewno niewątpliwie wynika to z tego straszenia sądem ostatecznym. I my nigdy nie wiemy, czy to, że dostaliśmy za coś rozgrzeszenie albo czegoś nie powiedzieliśmy na spowiedzi, nie wpłynie na to, że tego raju jednak nie będzie. Z drugiej strony nikt z nas stamtąd nie wrócił. Mhm. Więc już jako ludzie w XXI wieku z tak dużym dostępem do wiedzy, filozofii, technologii, zadajemy sobie pytanie, czy to, w co wierzymy kulturowo, z duszy, z rodu, z plemienia, jest tym, co odpowiada nam intelektualnie. I tu bardzo często dużo ludzi ma dysonans, bo z jednej strony wierzy, ale z drugiej strony ich logika podpowiada im zupełnie inne rozwiązania. Bardzo często sprzeczne z tym, w co wierzy. To też powoduje dodatkowy dysonans i może to jest to właśnie to ugruntowanie, bądź jego brak, o którym mówisz, że to osadzenie i ten konflikt, który mamy na linii my, Kościół, my, wiara, powoduje, że nie wiemy, jak to w stosunku do tej śmierci się zachować. Bo z jednej strony nam się mówi, że ten Bóg jest miłosierny i litościwy i nawet jeśli nawrócisz się na łożu śmierci, to On cię przyjmie do raju wiecznego. Z drugiej strony, no boisz się, że czegoś na tej spowiedzi nie powiedziałaś, więc może jednak za to będzie podróż do tych piekieł. Z trzeciej strony w żartach na pewno ze znajomymi się śmiejesz, że wszyscy fajni ludzie poszli do piekła, no bo mieli fajne życie i nie żyli zgodnie z dekalogiem bardzo często, więc chcę być ze znajomymi, bo tam na pewno jest lepsza impreza. I tych nawet takich żartów, takiego próby uswojenia tematu w kulturze jest niezwykle dużo. A gdzieś finalnie i tak musimy się z tym zmierzyć. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wątek tego, że my w ogóle nie mamy przepracowanej straty. Mhm. I to tak straty nie mamy przepracowanej kulturowo-społecznie. Myśmy się nie pogodzili z tym, że te nasze miasta, albo wyparliśmy to, że te nasze miasta przed wojną wyglądały zupełnie inaczej. Że Polska była krajem wielokulturowym. Że wiele rzeczy zostało zamiecionych znowu w temacie tabu pod dywan. Więc my nie chcąc się mierzyć z różnymi strachami przeszłości, też często nie przyznając się do prywatnej żałoby, nie radzimy sobie z taką stratą codzienną. I nie umiemy jej obrabiać i przepracowywać. A jeszcze ten pęd XXI wieku nakłada nam w ogóle brak czasu na żałobę. Mówisz, że ktoś ci zmarł, no to zbierzesz 3 dni urlopu, żeby zorganizować pogrzeb i tak naprawdę już nie ma tych tygodni na przeżywanie żałoby, tych darcia szat, tego chodzenia w czerni, tego zaopiekowania przez rodzinę, tylko bardzo często zostajesz z tym kompletnie, z tą stratą kompletnie sama. I musisz jakoś wokół tego zadziałać, więc znowu na szufelka pod dywan i hola, wrzucamy plecak i biegniemy dalej w wyścigu, kto będzie szybszym i lepszym szczurem na swojej ścieżce zawodowej. I potem te emocje w różnym miejscu nam kiełkują i wyłażą i też nie ma dla nich supportu społecznego. No bo jak usiądziesz i powiesz, że przeżywasz po 10 latach stratę babci, to wszyscy spojrzą i mówią, nie no staram, to było 10 lat temu, o czym my rozmawiamy. A ty czegoś nie załatwiłaś w tamtym temacie, więc znowu szufelka i pod dywan. I takich tematów dookoła śmierci, już nie tylko związanych z wyborem, jak chcemy umrzeć, bo myśmy bardzo starały się z Martyną ukuć takie hasło jak death style. W sensie, że jeżeli my lifestyle i możemy wybierać, że chcemy żyć w klimacie eko, w glinianym domu i nosić śniane ciuchy, to mamy do tego prawo. A już jak chcę powiedzieć, żeby mnie rozsypano pod drzewem, bo chcę wrócić do natury albo złożyć moją urnę pod drzewem, to już wokół tego jest problem społeczny, tak? A bo to jest niezgodne z religią na przykład. A myśmy chcieli powiedzieć, że wszystko, co jest w zgodzie z Tobą i nie krzywdzi innych w tym środowisku, powinno być jak najbardziej akceptowalne. To jest w ogóle ciekawe, bo ja brałam udział, robiłam kilka wykładów dla branży funeralnej, na przykład opowiadałam o trendach i mówiłam o tym, że w Wielkiej Brytanii można się wydziarać, używając też prochu osoby, która odeszła. No, panowie bardzo różni mieli z polskich zakładek pogrzebowych i równie miłe panie, po prostu miały takie oczy, jakbym właśnie zamieniła się w zielonego ufolutka i miała 2 czółki. Albo to, że prochy można wystrzelić w kosmos. Albo to, że można zmienić te prochy na filiżanki ceramiczne, z których codziennie rano będę piła kawę i to nie jest deprecjonowanie, tylko to jest utrwalenie pamięci o kimś w obiekcie. Więc no jest tu bardzo dużo takich naleciałości, takiej też świętości wokół osoby, która odeszła, że nie mówi się źle o zmarłych, że trzeba go odpowiednio pochować, że jest jakiś rytuał i wszystko, co zmienia ten rytuał, zaczyna być podważeniem kultury. No, znowu jesteśmy w temacie zmiany. Wszystko, co zmienia utarty schemat, pierwsze, co robi, to tworzy opór, bo ludzie tego nie rozumieją. Więc no, jest to temat gigantyczny,
ale z drugiej strony nieprawdopodobnie ważne społecznie i teraz widzę po tych kilku latach, jak bardzo już jest potrzeba społeczna, żeby o tym rozmawiać, bo ruszyły inicjatywy, które tą śmierć mają coraz bardziej oswajać, którym bardzo, bardzo dopinguje. I widać też taką otwartość i gotowość ludzi do rozmowy na ten temat. I ja myślę, że wbrew pozorom również pandemia się do tego przyczyniła, bo nagle zderzyła ludzi z ich własnym lękiem o swojej nietrwałości, bo nam się w większości wydaje, że my jesteśmy nieśmiertelni. My jesteśmy bardzo śmiertelni. I my jesteśmy bardzo materialni i wbrew pozorom bardzo łatwo jest nas zniszczyć, jak tak biologicznie. Więc nagle ta pandemia nam uzmysłowiła, że to może się wydarzyć, bo my wiemy, że ludzie giną, a czasami giną z dnia na dzień. To nie muszą być wielomiesięczne choroby, to też nie musi być starość, ale to zawsze jest tak, to nas nie dotyczy. To są jacyś ludzie. To są jacyś ludzie, a nagle ta pandemia postawiła nas, tak naprawdę niezależnie co o niej sądzimy, postawiła nas realnie twarzą twarz z zagrożeniem, że Boże, ja jestem śmiertelna. I to wywołało lawinę też bardzo ciekawych konkluzji. I tych ludzi, którzy zaczęli się zastanawiać nad tą swoją śmiertelnością, są też ludzie, którzy w tym momencie zaczęli pracować nad tym życiem, bo stwierdzili, kurczę, jak jutro może mnie nie być, to fajnie by było jednak te ostatnie godziny czy dni spędzić w sposób, w jaki ja naprawdę w życiu chciałem żyć. To jest to, co bardzo często spotyka osoby ciężko chore. Mhm. Osoby, które są ciężko chore na ogół wywracają całe swoje życie do góry nogami, bo zdają sobie sprawę, że to jest ostatni dzwonek, żeby żyć na swoich zasadach. A bardzo smutna konkluzja, dlaczego wcześniej nie miałam odwagi żyć na własnych zasadach. I jak często my w ogóle podejmujemy różne decyzje i różne działania, bo czego, mamy poczucie, że czegoś świat od nas oczekuje, nawet jeżeli to nie jest w zgodzie z nami. Więc nagle pojawia się w nas ta odwaga do życia na własnych zasadach, według własnych reguł. I pandemia jest takim ciekawym lustrem tutaj. Ja myślę, że ona bardzo spolaryzowała różne tematy. To jest też ciekawe, Polska mimo takiego głębokiego osadzenia w kulturze katolickiej ma też dość dużo cudownych guseł. Ma też to, że te dziady nadal istnieją. To, że zamknęli nam cmentarze, to wyjdziemy przez płot. W sensie, że to są rzeczy, które trzeba zrobić. Mhm. Mimo tego, że na logikę wiemy, że tych ciał już tam dawno nie ma. I że tak jakby, że ta pamięć jest w nas, a nie w ziemi. To trzeba iść i trzeba zrobić. Że jest dużo takich rzeczy dookoła. Na przykład moim wspomnieniem, ja mam rodzinę, która jest pochowana na Powązkach i jestem fanem pańskiej skórki. Podejrzewam, że ci, którzy byli na Powązkach, wiedzą, że to jest pańska skórka. To są takie super słodkie słodycze, robione tylko na Święto Zmarłych. Z tego, co wiem, były zawsze tylko na Powązkach w Warszawie. One miały cudowną zależność pytania. Bardzo lubiłam chodzić z moją babcią na cmentarz, bo moja babcia mi opowiadała historię o różnych Polakach, którzy tam leżą. Tam jest też alejka dzieci, które zachorowały na gruźlicę na początku wieku. Było dużo pięknych imion, z których chciałam znać pochodzenie. Zawsze pamiętam, bardzo mi się podobało imię Salomea, które już teraz jest kompletnie niepopularne. I ja dostawałam tą pańską skórkę na dzień dobry, żeby nie zakleić, żebym za dużo nie zgadała na tym cmentarzu. A że byłam bardzo rezolutnym dzieckiem, to myślę, że tam było więcej niż jedna pańska skórka wchodziła w obrót. Ale właśnie te rzeczy wokół tego, że pamiętam, jak swego czasu miałam belgijskiego narzeczonego i on ze mną, ja go zabrałam oczywiście na Powązki, żeby mu je pokazać i na cmentarz żydowski, który jest obok i na cmentarz tatarski, który jest z tyłu, o którym mało kto wie. I tylko oczywiście kupiłam mu pańską skórkę, to on w ogóle nie mógł skojarzyć, że można jeść słodycze na cmentarzu. Ja mówię, słuchaj, my Święto Zmarłych jeszcze pijemy skrzynę wino z termosu, więc mamy takie zwyczaje. Co też mówi o tym, jak bardzo w gruncie rzeczy staramy się oswoić te tematy. To jest ciekawe, bo na przykład na Ukrainie to jest w ogóle, czy w Meksyku bardzo popularne, że na grobach się pije. Groby rzymskie, antyczne rzymskie miały w ogóle dziury w grobowcach, żeby wlewać w Święto Zmarłych wino do środka, żeby zmarli też mogli... Aż szok, że Polacy na to nie wpadli. Ja też jestem naprawdę zniesmaczona, w sensie, szczególnie, że to było, wiesz, 2000 lat temu, więc moglibyśmy już dawno nadgonić. Więc jest dużo takich rytuałów ewidentnie tego, żeby tych zmarłych trzymać blisko. Ale nadal na przykład jest tak, że w Chinach to będą ołtarzyki w domach i one mimo Mao i komunizmu przetrwały i każdy ma miejsce na kadzidło w chacie, to u nas jest to cmentarz i on kulturowo po prostu musi być. Jest ogromny problem, żeby go zliftingować wizualnie, bo my też jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do kanonu plastikowych kwiatów i lastriko i marmurów, które we mnie budzą taki lekki, nawet dla mnie dużym odkryciem. O co chodzi z tymi plastikowymi kwiatami? To jest w ogóle... Ja miałam na przykład takie też jedno ze strasznych odkryć tego, jak to żyjemy w bańkach, ponieważ jestem tutaj już wspomnianej, nielubianej Warszawy i mam tych dziadków na Powązkach i pradziadków, no to ja, dla mnie
symbolem znicza była tak zwana glinianka, czyli ten klasyczny gliniany znicz, który oczywiście dymi jak cholera. On jest wspaniały. Ale on jest bardzo prosty, on jest bardzo typowy. Ja pamiętam, jak pojawiły się znicze czerwone, plastikowe i tak dalej, ale nikt ich na tych cholernych powązkach nie kupował. No i potem ja zaczęłam pracować dla branży i pojawił się pomysł, żeby zrobić linię zniczy. I ja odkryłam, co ludzie kupując, nie wjeżdżając z własnego miasta, bo pojechałam na przykład na cmentarz Brudnowski albo Północny, gdzie nigdy wcześniej nie miałam okazji być. I zobaczyłam te koszmarki z plastiku w kształcie na święta choinek, a na Wielkanoc koszyczków wielkanocnych i to błyszczy i świeci się i cholera wie co jeszcze. I tylko czułam, że moje poczucie estetyki tam zaczyna, wiesz, wychodzić przez sufit. I to był gwałt na moim poczuciu estetyki, bardzo głęboki. I ja sobie zdałam sprawę, Boże, my mamy taki kanon. Tak jak kanonem są te plastikowe kwiaty i te takie na grobkach zrobione wazy na te plastikowe kwiaty. No i jeszcze bardzo dużo rzeczy wokół tego, no, które są przerażające, tak z punktu widzenia estetyka. Ale wiesz co, jeszcze abstrahując od estetyki, bo to też myślę, że jest... O gustach się nie dyskutuje. Ale o złych ale chodzi mi o kwestię po prostu śmiecenia. Ja w ogóle też poruszyłaś, słuchaj, 1000 wątków, więc żebyśmy tutaj nawigowały tę rozmowę w miarę dobrze, to ja już zacznę w miarę się odnosić. Ale chcę powiedzieć, że pani w ogóle dla mnie tak prywatnie, że powiedziałaś, że lubiłaś chodzić z babcią na groby, bo ja w ogóle bardzo lubię święto zmarłych i jestem jedną z niewielu osób, jakie znam. Wręcz wszyscy, którym to mówię, patrzą się na mnie bardzo dziwnie, bo mi się to kojarzy z tym, że po tym, jak już oglądam piękne, podświetlone, no nie powiem, że piękne, podświetlone cmentarze, ale tę aurę wieczorną, cmentarną, to potem jedziemy do babci na kolację i to jest takie moje wspomnienie z dzieciństwa, które uwielbiam. Nigdy nie kojarzyło mi się to z niczym smutnym, ani nudnym, tylko właśnie z taką rodzinną celebracją, więc wierzę, że jest wśród nas więcej takich osób. Znaczy, ja nawet wiem, że jest nas całkiem dużo. Ja mam taką cudowną, właściwie przywilej bycia w grupie czarnych kobiet, czyli kobiet, które pracowały, bądź zajmują się tematami dookoła śmierci. I pamiętam, że na jednym z kobiecych, podczas jednego z kręgów czarnych kobiet. Każda z dziewczyna, było nas tam kilkanaście, opowiadały też w bardzo różnym wieku swoje historie, jak znalazła się w branży funeralnej. I nagle się okazało, że wszystkie kochały się chodzić na cmentarze, więc pierwsza, jak to mówiła, to było tak na zasadzie, bo ja właściwie jako dziecko to ja lubiłam, a tam jedna mieszkała przy cmentarzu, druga coś tam. I nagle się okazało, że my mamy bardzo różny background, my mamy bardzo różnym etapie życia. Mamy wszystkie to doświadczenia, że ten cmentarz był raczej miejscem odkrywania pamięci o tych, co odeszli, historii rodzinnych, wspólnego czasu, spacerów. No jednak większość tych starych cmentarzy, nawet tych takich parafialnych, wiejskich, miała ten urok drzew i jakiejś takiej jednak dobrej, małej architektury. Bardzo często był to też pretekst do rozmowy o przodkach. Tak, albo dowiedzenia się czegoś. I dowiedzenia się czegoś nie tylko o rodzinie, ale też o kulturze, szczególnie w przypadku tych terenów przesiedleńczych, no bo to też były lekcje historii. To mam takie wrażenie, że nas jest więcej. W sensie tylko, że no jest temat tabu śmierci, tak, więc nie będziemy o tym mówić. Ale w ogóle właśnie sam fakt, że jest ta obawa przyznania się, to jest w ogóle hit, że ja się czuję dziwnie mówiąc o tym, że lubię to święto, a też mam takie wspomnienie, że moi dziadkowie mieszkają w bloku, który ma widok na cmentarz i ja uwielbiałam właśnie 1 listopada patrzeć przez okno, bo wtedy widok tego podświetlonego cmentarza było coś przepięknego. Ja uwielbiam, jak się rzeczy świecą jeszcze z daleka, nie widać się plastikowych zniczy. A propos plastikowych zniczy, to mi bardziej chodzi też, wiesz, o kwestię ekologii. I jestem świadoma, że no nie możemy oczekiwać od wszystkich obywateli, że będą się zastanawiać, czy kupią ekologiczny znicz, ale sam fakt, że to jest produkowane, uważam, że to jest po prostu przestępstwo, że to jest okropne. Zarówno w kontekście zniczy, jak i w kontekście tych kwiatów, bo kurczę, no nic nie zastąpi nam żywych kwiatów. Ja tego po prostu nie pojmuję. I powiem Ci, że poczułam się ostatnio tak bardzo oldschoolowo, bo byłam na cmentarzu i kupiłam taki znicz, który pamiętam właśnie z dzieciństwa, czyli taki nieinteresujący, mały, szklany z blaszaną przykrywką. Pomyślałam sobie, i to teraz powinno być cool. Nie kupować tych wielkich, po prostu geometrycznych, cudownych, świecących właśnie jakichś aniołków. Bo patrzę, no dobra, jest szklany znicz, ale przykrywka jest plastikowa, dodatki są plastikowe, cała ta podstawka, jakby czemu, nie? Tylko właśnie już bardziej takim uważnym, odpowiedzialnym wyborem jest wzięcie takiego zwykłego, czerwonego, białego albo żółtego szklanego znicza, które pamiętamy z dzieciństwa. Proszę, róbmy tak.
Znaczy róbmy tak, ale to też jest na przykład, ja bardzo często spotykałam się, że użytkownicy chcą wybrać, tylko nie mają takiego wyboru. Mhm. Że to jest trochę jeszcze tak, że w branży funeralnej to rynek dyktuje warunki. I to się oczywiście zmienia i ja już widzę, że to się zmienia. I takich potrzeb, że ludzie, bardzo często już widzę lampiony z IKEA na przykład poustawiane w środku zwykłe świeczki. Okay. Czyli ta potrzeba i niezgoda na to, co oferuje nam rynek już jest. I ja bardzo trzymam kciuki, że tego będzie coraz więcej, bo też wasze pokolenie jest już bardzo wymagające. W sensie, tak jak myśmy się trochę czasami wstydzili mówić o swoich potrzebach, to wy żądacie. To jest absolutnie wielkim waszą siłą. Zrozumiałam tak, jakbyś była co najwyżej 20 lat. Nie, ale jest, no, jest ta różnica pokoleniowa, w sensie wy jesteście Zetką i dzięki temu macie i wychowaliście się już w świecie zupełnie innym niż ten, którym ja jestem ostatnim rzutem. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest w ogóle inna anegdota, ale moi promotorzy mojego doktoratu śmieją się, że mentalnie jest mi bliżej do nich niż do moich studentów, mimo tego, że studentami mam mniejszą różnicę wieku. Ale uważam i widzę tą zmianę, więc to, że wy już potraficie wymagać. My sobie to zorganizujemy inaczej, ale bardzo często nie powiemy głośno, że mamy takie potrzeby. A wy po prostu krzykniecie, że chcecie. Więc rynek zaraz to zaspokoi. I tak absolutnie jestem za szkłem i jestem za gliniankami i powrotem do tradycji. I to jest też często to, co mówię swoim studentom, że my bardzo często nie potrzebujemy wyważać otwartych drzwi. Bardzo często nawet nie jest tak, że musimy przeprojektować te znicze. Te znicze są. To jest kwestia wznowienia ich w produkcji. I bardzo często jest tak, że wystarczy spojrzeć w przeszłość, żeby znaleźć najbardziej ekologiczne rozwiązania na ten moment. Więc to tylko zależy od tego, czego będziemy oczekiwać. Tych sztucznych kwiatów też już jest mniej. W sensie ten pik na sztuczne kwiaty już minął, tak jak na sztuczne choinki, bo kiedyś się tłumaczyło, że to jest bardziej eko, bo nie trzeba wycinać lasów na święta, tylko masz kominkę na wiele lat. Ale słuchaj, ja to pamiętam w latach 90. W sensie, jak ludzie przestawali kupować prawdziwe drzewka, bo nam się wmówiło poniekąd, że dzięki temu co roku nie będzie wycinane ileś lasów. Nikt co prawda nie powiedział, ile te drzewa produkują tlenu, zanim je wytniemy, a jaki jest problem z recyklingiem sztucznej choinki. To nie pasowało do historii. Ale to już nie pasowało do historii. Wtedy dział marketingu sztucznych choinek robił wszystko, żeby ludzie mieli sztuczne choinki. Myśmy sami w domu kupili świadomie, pamiętam, sztuczną choinkę, bo miała być bardziej odpowiedzialna, więc ja pamiętam te rozmowy. Ale one też odchodzą już w niepamięć. Więc ja bardzo wierzę w to, że jednak ten kult roślin i to, że teraz my wszyscy mamy rośliny w domu i chcemy, żeby wokół nas było zielono, on też wchodzi na cmentarze, że my wrócimy do glinianek i do szklanek zniczy, bo my już do nich wracamy, że będziemy szukali alternatywnych rozwiązań, czyli tych przysłowiowych lampionów z IKEA, które po prostu ze zwykłą świeczką już robią robotę. I bardzo wierzę w to, że to się zadzieje. Znaczy, to się już dzieje, więc że ta zmiana po prostu będzie. Ale generalnie nie ulega wątpliwości, że cały ten obrządek i cmentarze i święto zmarłych i pamięć o zmarłych jest w Polsce ważna. Że to są tematy, które w nas siedzą. I to jest dla mnie też o tyle właśnie też taki dysonans, że my to pielęgnujemy, a jednak nie potrafimy o tym rozmawiać. Nawet się mówi, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest śmierć. I podatki. Teraz już będę miała nowe powiedzenie. Ale ja nie pamiętam, żeby ze mną ktokolwiek rozmawiał o śmierci. Wręcz wydaje mi się, że też wraz z dojrzewaniem, też szczególnie w ostatnim czasie, nawet próbując rozmawiać o tym z moją mamą, słyszałam od niej takie teksty, że ale nie rozmawiajmy o tym. Nie, po co? Nie wolę o tym nie myśleć. Wolę o tym nie myśleć. I ja rozumiem, że to wynika z naszej potrzeby ochrony siebie i możemy nie być gotowi na jakąś rozmowę, ale to nie jest tak, że to wyparcie może nam zrobić więcej krzywdy i ta śmierć rzeczywiście jako jedyna pewna rzecz, obok podatków, może nas zaskoczyć? Znaczy tak, śmierć na ogół nas zaskakuje. W sensie, jak bardzo byśmy nie chcieli, jak bardzo nam się wydaje, że jesteśmy na nią gotowi, to na ogół zawsze nam się wydaje, że przyszła za wcześnie. Ja bardzo mam dużo szacunek do takich ludzi, którzy już są gotowi, są pogodzeni, są w pewnym wieku albo są na coś chorzy i mają już taki gigantyczny spokój, ale w większości młodych ludzi z diagnozą to zawsze jest zaskoczenie, nawet jak nam się wydaje, że nigdy się tej śmierci nie obawialiśmy. Bardzo trudnym doświadczeniem też jest to, jeżeli ktoś z naszych bliskich wybiera śmierć na życzenie, czyli samobójstwo, bo my nie mamy w sobie na to zgody. I to są doświadczenia no na pewno traumatyczne i wymagające ogromnego przepracowania, żeby w ogóle je zaakceptować.
Co nie zmienia faktu, że o śmierci powinniśmy rozmawiać i powinniśmy ją oswajać, bo tak jak powiedziałaś, jest ona pewna. Pewne jest to, że się urodziliśmy i pewne jest to, że umrzemy. I zdecydowanie lepiej jest pomyśleć o tym, że chciałabym, żeby na moim pogrzebie, nie wiem, poleciał manam, lało się wino i wszyscy się świetnie bawili, bo prawdopodobnie jest to ostatnia impreza, w której jestem głównym tematem, niż wychodzić z założenia, że tematu nie ma. Co ciekawe, w małych ośrodkach, nawet nie miejskich, tylko wiejskich, jest tak, że ludzie, starsi ludzie wykupują miejsca na cmentarzu za życia i stawiają sobie nagrobki, bo boją się, że młodzi nie zrobią tego odpowiednio dobrze, więc można znaleźć nagrobki, na których nie ma daty śmierci, bo ten grób czeka na swojego mieszkańca. Ja znam takie osoby. Ja też znam takie osoby, więc to z jednej strony nie mówmy o tym, ale z drugiej strony odorganizujmy sobie, tak? No co nie zmienia faktu, że oczywiście powiedzenie w gronie bliskich, dalszych znajomych, słuchajcie, bo ja bym chciała, żeby mnie skremować i pochować w takiej urnie, w takich katakumbach, czy rozsypać gdziekolwiek, wprowadza pewne, pewne nawet nie zgorszenie, ale takie poczucie w pewnego rodzaju zażenowania na imprezie rodzinnej czy wśród znajomych. Z drugiej strony jest to cholernie ważny temat po prostu do przemyślenia, zastanowienia się, że po pierwsze, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało, bo też nie muszę o tym pisać na Facebooku i robić posta na Instagramie na ten temat, bo to jest to bardzo prywatne. Ale zostawienie po sobie takiej informacji, takiego listu, poinformowania najbliższych, że słuchajcie, jeżeli mi się cokolwiek stanie, to proszę o to, o to i o to. Oczywiście w ramach długości życia te życzenia mogą nam się zmieniać, bo wyobrażam sobie, że inaczej będzie chciał być pochowany fan Nirwany w wieku 18 lat, a inaczej nobliwy profesor w wieku 86. Ale żeby o tym komunikować. Ja akurat też ze względu na pracę, którą miałam przez kilka lat, rozmawiałam ze wszystkimi bliskimi na ten temat. Czasami oczywiście wkładając kij w mrowisko, ale mówię, słuchajcie, pogadajmy, nie musicie mnie oświecać w tym temacie, ale sami sobie zadajcie pytanie, czego byście chcieli. Piszcie testamenty. To jest też kolejny temat tabu. Ale nie zostawiajmy po sobie burdelu. I rodziny rzucającej się sobie do tętnic, co komu przypadnie, w którym spadku, jedne dzieci, drugie dzieci, moje dzieci, twoje dzieci. Tylko postępujmy zgodnie z własną wolą i tak jak staramy się mieć porządek w domu, starajmy się mieć porządek w papierach. I też informujmy rodziny o swoich decyzjach, żeby to nie było tak, że potem notariusz wyciąga ostatnią wolę i w tym momencie już nikt więcej ze sobą nigdy nie rozmawia, mimo tego, że rodzina sprawiała wrażenie kochającej. Bo to też znowu jest o śmierci, tak? Ja zawsze jak mówię, że mam od lat napisany testament, to wszyscy mówią, Boże, ale przecież jesteś taka młoda. Ja mówię, no tak, ale przeszłam Azję piechotą, jeżdżę motocyklem, żyję na swoich zasadach, a ogólnie niezależnie od wszystkiego, jutro może mnie coś potrącić. I jeżdżę samochodem na przykład. I jeżdżę samochodem albo i chodzę po drodze. Albo może się okazać, że jednak się zarażę wirusem i przejdę go bardzo źle. No wydarzyć się może pierdyliard rzeczy. Mogę mieć tętniaka, o którym nie wiem i po prostu się rano nie obudzić i bardzo bym nie chciała, żeby wszyscy wokół zrobili sobie z tego jakiś problem. Raczej wszyscy wiedzą, jak chcę być pochowana, na czym mi w życiu zależy. Zabezpieczyłam to finansowo, żeby można było to zrobić tak, jak mam na to ochotę. I powiedziałam, co komu i dlaczego. I załatwiłam to u notariusza, żeby nie było wątpliwości, że może być inaczej. I oczywiście podejrzewam, że w ciągu upływu życia będzie mi się zmieniać, bo będą mi się zmieniać zasoby i potrzeby. Co prawda wizja pogrzebu mi się nadal nie zmieniła, a pisałam ten testament pierwszy raz, jak wyjeżdżam do Azji 8 lat temu. Więc nadal jestem blisko swojego pierwotnego pomysłu. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i też świadczy o naszej dojrzałości. Że umiemy o tym rozmawiać, umiemy powiedzieć, ok, jasne, dzisiaj nie chcę umrzeć, ale gdyby, to pomyślałam o tym i o tym. Ja mam bardzo głęboko też te doświadczenia, które mam codziennie rano wdzięczność za to, że żyję. Bo to nie jest oczywiste. To jest dar i to jest przywilej. I naprawdę jak budzę się rano, mam taką pierwszą myśl, wow, zróbmy dzisiaj coś fajnego, bo to może być ostatni dzień. I oczywiście mam też bardzo słabe dni, albo dni, kiedy wieczorem nie pamiętam, co się wydarzyło rano, bo wydarzyło się tak dużo, ale nadal mam wdzięczność za to, że to się mogło wydarzyć. Myślę, że bardzo wielu z nas żyje w taki sposób, że myśli o tym, że jutro będzie lepiej, albo że kiedyś spełnię swoje marzenia. I tak naprawdę bycie w swoim życiu odkłada na nieokreśloną przyszłość, co powoduje, że jak przychodzi temat śmierci, mówią nie. I nie wynika to wynika z tego, że oni mają poczucie, że oni jeszcze nie żyli tak jak chcieli, więc oni nie mogą jeszcze umrzeć. I stąd wynika gigantyczne przywiązanie do życia, nieumiejętność puszczenia. Ja przeprowadziłam bardzo dużo rozmów z ludźmi w hospicjach, z ludźmi chorymi, z ludźmi, którzy pracują z ludźmi śmiertelnie chorymi, o tym, że
No jest oczywiście ta słynna lista i ta słynna książka, czego żałują umierający, i to jest, mimo tego, że to jest napisane dość poradnikowo i dość mocno w amerykańskim stylu, to tam jest dużo wartości dodanych. To da się przeczytać. To się da przeczytać, absolutnie. I tak naprawdę to, czego żałują umierający, jest bardzo oczywiste. Przede wszystkim tego, że nie żyli na własnych zasadach, za dużo pracowali, za mało czasu spędzali z bliskimi i nie cieszyli się z zasobów, które mieli. Mhm. Tylko ciągle kumulowali na jakiś zły czas. To też jest książka napisana na podstawie pokolenia doświadczonego wojną i kryzysem. Więc też ich doświadczenia były zupełnie inne niż doświadczenia nasze, chociaż potrzeby nadal są bardzo podobne, bo jesteśmy ludźmi. I ten lęk o tym, że ja nie chcę puścić życia, powoduje, że ci ludzie przechodzą bardzo ciężko przez proces umierania. I to z wszystkimi, z którymi porozmawiasz, którzy towarzyszyli umierającym, a są tacy wspaniali ludzie, i to jest w ogóle, myślę, że bardzo piękny, osobny temat na podcast o żałobie i radzeniu sobie z żałobą i o tego typu tematach, to ci ludzie, którzy nie żyli na swoich zasadach i nie załatwiali swoich problemów na bieżąco, oni nie potrafią puścić życia i oni umierają w większości niestety w strasznych męczarniach. Takie kurczowe, bo jeszcze. Taki kontakt z takim człowiekiem daje ci też to przemyślenie, przynajmniej ja miałam takie przemyślenie, że nie chciałabym być w tym miejscu. I że tak bardzo zależy mi na tym, myślę, że to czasami jest bardzo męczące dla mojego otoczenia, ale jeżeli ja się wszystko staram załatwiać teraz, realizować marzenia i żyć teraz, bo ja tak bardzo namacalnie wiem, że jutra może nie być. To jest o tyle trudne, że wielu z nas nie ma przekonania, że umie działać sprawczo. Mhm. Więc jak widzą osobę, która chce działać, nawet jeżeli jej nie wychodzi, to czują się tym sfrustrowani. Ale mi też to doświadczenie branży pogrzebowej i swojej choroby, którą przeszłam, dało to, że nie ma jutra. Ja oczywiście mam plany na jutro, ja mam plany na 10 lat, ale fizycznie tego jutra dzisiaj nie mam, mam tylko dzisiaj. Więc zróbmy, żeby to było dobre dzisiaj. I myślę, że to jest taką dużą lekcją z pracy też w temacie śmierci. I myślę, że nic nas tak dobrze nie uczy życia, i to właśnie powiedzą wszyscy ciężko chorzy, nic nas tak dobrze nie uczy życia jak śmierć. To jest dla mnie fascynujące to, w jaki sposób to opisałaś, bo ja wielokrotnie zastanawiałam się, skąd wynika ten temat tabu, to, że my to wypieramy, że nie chcemy o tym rozmawiać, a to jest aż tak proste. Po prostu. Konfrontacja z tym, że może nasze życie skończyć się w dowolnej chwili, w sytuacji, w której my nie jesteśmy spełnieni, bo tkwimy w jakimś letargu, jest przerażająca. Wiesz, albo spełniamy schematy, albo spełniamy oczekiwania, albo weszliśmy w rolę, czego nie zrobiliśmy świadomie. I bardzo często to nie jest nawet uświadomione u ludzi, którzy mają ten lęk. A do tego dochodzi jeszcze... Zdecydowanie, to zazwyczaj nie jest uświadomione. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kultura, dochodzi straszenie, dochodzi, wiesz, mierzenie się właśnie czy z sądem ostatecznym, czy z piekłem, czy z niebem, czy z 72 dziewicami, wiesz. Można sobie wybrać, co chcemy. Oświeceniem, czy ono przyjdzie, czy nie przyjdzie. Czy w wyniku tego życia będę miała w następnym życiu lepiej czy gorzej, czy się czegoś nauczyłam, jeżeli wierzę w reinkarnację. Więc czy mam w ogóle na to jakiś wpływ, czy ktoś stamtąd realnie wrócił. Więc no wiesz, bo to jest tak naprawdę też jedyny temat, który my mamy naukowo niezbadany. Mhm. Bo my wiemy, że umrzemy. My wiemy, że ciało podlega rozkładowi. I na tym nasza wiedza, ta logiczna, ta mentalna się kończy. Więc wszystko dalej jest filozofią i domysłem. Tak z logicznego punktu widzenia, odcinając się od wiary. Co też powoduje, wiesz, zastanowienie, bo może tam jest naprawdę super inny świat, tak jak uważali Egipcjanie, dopiero tam się zacznie impreza. To jest bardzo życzeniowe, bardzo piękne myślenie, życzę nam wszystkim takiego rozwiązania, ale równie dobrze może być tak, że idziemy do gleby i that's the story. I tyle. I nie ma nic. A dusza umiera razem z mózgiem, no. I to też jest fajna opcja, w sensie to znaczy, że jeszcze bardziej należy korzystać z tego, że mamy przywilej bycia człowiekiem. No tak, ale to też wymaga ogromnego zaufania i takiego pogodzenia się z tym, że może być... Różnie. Tak, że jest milion rozwiązań, scenariuszy, każdy będzie dobry. I tak jak powiedziałaś, docenić to, co mamy na ziemi, ale na ziemi warto nauczyć się rozmawiać o śmierci.
Czy dlatego właśnie powstał Instytut Dobrej Śmierci? Wiesz co, Instytut Dobrej Śmierci powstał z potrzeb i doświadczeń grupy kobiet tak naprawdę, bo oczywiście w Instytucie wiem, że działają też mężczyźni. Ja miałam przyjemność bycia w tym momencie zakładania Instytutu i tworzenia jego strategii, a brania w tym czynnie udziału. I z takiej myśli, że właśnie te tematy trzeba oswajać, ale też, że trzeba łączyć ludzi, którzy, bo okazało się, że tych ludzi pracujących wokół zagadnień śmierci i w kulturze, i w literaturze, i w samej branży pogrzebowej, i w medycynie jest bardzo dużo. Mhm. I że jest potrzebna platforma dialogu i w sztuce, dialogu między tymi ludźmi, bo oni mają doświadczenia, którymi powinni się ze sobą wymieniać, dzielić i wspierać, bo nadal jest to branża obciążająca psychicznie bardzo, szczególnie jak musisz leczyć albo musisz pochować małe dziecko. Więc Instytut powstał z potrzeby na pewno oswajania tego w kulturze. Kontynuują te prace piękne dusze i mam nadzieję, że dziewczyny, a teraz już dziewczyny i chłopaki, rzeczywiście w tym naszym polskim, no nie chcę użyć słowa piekiełku, ale trochę piekiełku, nie chcę, ale użyłam, tak. Chcę użyć słowa piekiełku, a w tym naszym polskim... Powiedzmy, że każdy ma jakieś swoje piekiełko. Tak, każdy wszędzie ma... jest jakieś piekiełko. Wszędzie jest jakieś piekiełko, więc w tej naszej rzeczywistości chcą oswajać, chcą działać, chcą pokazywać śmierć na miękko, wiesz, bo my jeszcze mamy kulturowo ten temat takiej kostuchy i tego, że ta śmierć jest taka straszna i no i ta zgnilizna i te robaki i ten rozkład i te pieśni barokowe i w ogóle. A tu chodzi o to, żeby tak jak kiedyś Wyborcza zrobiła akcję Rodzić po ludzku, która okazała się bardzo potrzebna społecznie, tak trochę umierajmy po ludzku, miejmy do tego ludzką twarz, trzymajmy ludzi za rękę, nie oddawajmy starszych ludzi do szpitali, jeżeli jesteśmy w szpitale, nie są miejscem do umierania, szpitale są miejscem do ozdrawiania, o czym też zapominamy kulturowo, a często chcąc pomóc swoim dziadkom czy rodzicom, no sprawiamy im ogromne cierpienie, bo nie ma nic lepszego niż umrzeć we własnym łóżku tak naprawdę. Jeszcze super, jak ktoś może nas podtrzymać za rękę. W ogóle to jest straszny temat też w kontekście pandemii, nie? Jakby teraz myślę, że to jest duże wyzwanie, to jest duży lęk tej samotności. Ogromne wyzwanie i powiem Ci na przykładzie takiej historii od nas rodzinnej. Moja babcia całe życie miała dwie przyjaciółki, jedna nie żyje od wielu lat. Jej najbliższa przyjaciółka, z którą, wiesz, co tydzień rozwiązywały razem krzyżówki, a panie są bardzo cudownie sędziwie wiekowe, mają ponad 80 lat. Mańka zmarła w środku pierwszego lockdownu i moja babcia nie mogła pójść na jej pogrzeb. I ona, widzę, że po niej, że to było dla niej doświadczenie graniczne. Znaczy, ona jest oswojona ze śmiercią, ona się tego w ogóle nie boi, ona już uważa, że miała piękne życie i że jeżeli dzisiaj jest ostatni dzień, to absolutnie ma prawo. Ale widzę, że to było dla niej to, że jej nie pozwolono pożegnać się tak naprawdę z najbliższym człowiekiem poza rodziną, a myślę, że to była dla niej, to był dla niej też członek rodziny, było niehumanitarne. A jeszcze wmawianie osobie, która ma ponad 80 lat, że ona nie może czegoś zrobić bez tego w ochronie jej zdrowia, kiedy ta osoba wie, że jutro może jej nie być, bynajmniej nie z powodu wirusa, tylko tego, że serce po prostu przestanie pracować, jest nieludzkie. I obserwując to na takim właśnie bardzo bliskim, domowym przykładzie, widzę, jak strasznie dużo wokół tego jest takiego smutku, rozpaczy i znowu nieludzkiego odchodzenia. A tak jak zakaz odwiedzin w domach starości, właśnie ta niemożność dotyku, który jest najważniejszym zmysłem w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Więc wszystko, co się dzieje wokół tego od tej strony, jest przerażające. I moja babcia na przykład zarządziła, że ona się nie zgadza, że jeżeli zacznie umierać, to mamy jej pozwolić umrzeć w domu, bo ona nie chce umierać w szpitalu i chce, żeby ktoś ją trzymał za rękę. I ma do tego absolutnie, wiesz, pełne prawo. I nasze pełne wsparcie, ale no to też wynika z tego, że ona umie o tym powiedzieć, tak? I że jesteśmy rodziną, gdzie na takie tematy się rozmawia. Myślę, że wiele ludzi niestety spotka straszne cierpienie odchodzenia w warunkach bardzo niehumanitarnych, gdzie nawet lekarze będą bali się ich dotknąć, bo takie mamy realia w tej chwili. Więc jest to na pewno trudny czas i czas niezwykle wymagający takiej uważności i znowu rozmowy.
i właśnie tej rozmowy o potrzebach. I jeżeli nie możemy kogoś pożegnać na pogrzebie, to pożegnanie go w domu. I myślę, że robienie i przechodzenie nawet domowych rytuałów, bo powiedzmy sobie szczerze, że tej osobie, która odeszła, to czy my zaniesiemy tą trumnę na cmentarz czy urnę i wystoimy mszę w kościele, czy wysłuchamy mowy pożegnalnej, czy zapalimy świeczkę i pomedytujemy nad nią. Wiesz, to co komu zrobi dobrze. To jest dla nas. To jest dla nas. To już nie jest dla tych ludzi, to jest dla nas. I warto o tym pamiętać, że te rytuały przejścia są przede wszystkim o nas. Bo to my zostajemy i to my z tą stratą musimy sobie poradzić. I mówienie to, że sobie nie radzimy i proszenie o pomoc, i taka pomoc jest dostępna, jest niezwykle ważne i potrzebne i pomocne, i należy o tym mówić, że powiedzenie, że sobie nie radzę, to nie znaczy, że jestem niezrównoważoną histeryczką, tylko to znaczy, że doświadczam trudnego momentu i potrzebuję wsparcia. Bo my też mamy narodową potrzebę bycia siłaczkami i siłaczami, co no, nie pomaga nam w zachowaniu zdrowia psychicznego. Więc taka zgoda na to i pozwolenie sobie powiedzieć, słuchajcie, przeżywam stratę, potrzebuję pomocy, porozmawianie z towarzyszem w żałobie, takie osoby są i mają genialną wiedzę do tego, żeby nas wesprzeć. I stworzenie własnych rytuałów na pożegnanie bliskich, myślę, że jest super ważne. I też chyba trzeba podkreślić, że to przeżycie tej śmierci bliskiej osoby, czy dalszej osoby, straty, jest kluczowe. Ja powiem Ci z własnego doświadczenia, moja prababcia zmarła, kiedy byłam na studiach i nie mogłam za granicą i akurat nie mogłam przylecieć na pogrzeb. To sprawiło, że do mnie do tej pory, to było 4 lata temu, do mnie dociera to, że ona nie żyje. Mhm. I to nie jest tak, że jakoś bardzo przeżyłam tę śmierć. Jakby to też była bardzo starsza osoba. Babcia miała 97 lat, więc generalnie jakby wszyscy liczyli się z tym, że niedługo nie pożyje. Ale ja do tej pory czuję taką przepaść między mną a babcią, kiedy jestem na cmentarzu. Ja w ogóle nie... Ona była i nagle jej nie ma. I w żadnym stopniu we mnie nie zaszła ani strata, ani żałoba. I właśnie mówiłaś, że to jest temat na osobny podcast. Nie wątpię, że o tym też można dużo mówić, bo my nie... Nawet nie wiemy, czym jest żałoba. Właśnie to chciałam się Ciebie zapytać. Czym jest żałoba? Wiesz, żałobę... Mówi się, że no, ktoś ma żałobę, chodzi na czarno przez rok. To mi się kojarzy z dzieciństwa, że to znaczy żałoba. Nikt nie mówi nam, w ten sposób możesz cierpieć. Albo ta osoba sobie dobrze z tym poradziła. Ale skąd Ty to wiesz, że sobie dobrze z tym poradziła? No, no zakładam, że widzimy na ogół wierzchołek góry lodowej. Szczególnie, jako... że trzeba przeżyć tę żałobę intensywnie po to, żeby móc iść dalej. Tak, i ja jestem ogromną fanką takich rozwiązań etnicznych, które były w kulturach, czyli na przykład darcia szat. W sensie taki element tego, że coś niszczymy, żeby sobie poradzić z tym, że musimy przez to przejść. Żałoba jest bardzo często wręcz fizycznym doświadczeniem straty. I nie musimy przeżywać żałoby tylko dlatego, że ktoś umarł. My bardzo to często przeżywamy bardzo żałobę, bo skończyły się jakieś relacje, bo skończył się jakiś etap w życiu, bo odeszło zwierzę, z którym byliśmy bardzo związani. U nas jeszcze w Polsce jest małe przyzwolenie na przeżywanie żałoby przez utratę czworonoga, a bardzo często czworonóg był najbliższym naszym towarzyszem. Teraz robię projekt ze studentami właśnie urny dla zwierząt i to jest niesamowite, jak każdy z nich opowiada o swojej relacji ze zwierzęciem i opowiada o tym w bardzo ludzki, w ludzkim kontekście, więc ta żałoba może dotyczyć tego, że skończył nam się związek po prostu. Stwierdziliśmy, że nasze drogi idą w różne strony i ona może być bardzo namacalnie bolesna, może wynikać oczywiście ze straty, ze śmierci, ale może mieć żałoby po stracie pracy. Wszystko, co jest związane z tym, że straciliśmy rzeczy bądź ludzi, bądź inne istoty żyjące, w kontekście tego, że już nie jesteśmy z nimi. Ale na to jest mało miejsca, bo my w tym obecnym świecie mamy w ogóle mało miejsca na trudne emocje. Mamy mało miejsca na złość, mamy mało miejsca na żal, mamy mało miejsca na wszystko to, co wymaga pracy z emocjami. Wszyscy powinniśmy być tacy super korekt, uśmiechnięci i mówić, że jest all fine. Tak, not. Właśnie z jednej strony jest to zamiatanie pod dywan pod tytułem właśnie siłaczka, ja sobie dam z tym radę i idę do przodu i zamknęłam ten rozdział i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mam wrażenie, że z drugiej strony też ludzie są bardzo onieśmieleni, kiedy my się otwieramy. Tak. I to jest dla mnie mega ciekawe, że na przykład ja potrafię mówić na pewne tematy bardzo mi bliskie, ale bardzo trudne dla większości osób, w taki wręcz z uśmiechem na twarzy. I ja czuję minimalne poczucie winy, bo ja widzę miny ludzi wokół mnie. W zasadzie, czemu ty o tym mówisz? Że to wprowadza w tym takim naszym zachodnim świecie, gdzie wszystko jest cukierkowe, takie, czemu wprowadzasz negatywne wibracje do tego pomieszczenia?
A to, że ja się posmucę albo powiem o jakimś problemie, nie znaczy, że obarczę wszystkich swoimi troskami, tylko to też jest potrzebne. To jest bardzo potrzebne. Czy my w ogóle jako ludzie jesteśmy wyposażeni w pełne spektrum emocji. Z jakiegoś powodu wybitnie nobilitowaliśmy jedne i bardzo zamietliśmy pod dywan drugie, co miało nam ułatwić funkcjonowanie. Ja mam duże wątpliwości. Na pewno rozwinęło to bardzo takie dziedziny jak psychologia czy psychiatria. Ale my w ogóle deflautowo nie jesteśmy stworzeni tylko do czystej radości. Radość jest emocją przeżywaną, a nie trwającą nieustannie. I to jest też ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, że my nie musimy być permanentnie szczęśliwi. My mamy momenty szczęścia, one są genialne, bo one pozwalają nam, one są odskocznią od tych momentów smutku, ale ogólnie życie samo w sobie jest wymagające i nie jest do końca objęte logiką. I świat i wyzwania, przed którymi stoimy, no, bywa wyzwaniami na miarę wchodzenia na Mount Everest w shortach. I czasami jest trudno. I powiedzenie, słuchajcie, jest trudne, jestem zła, nie radzę sobie, rozżalona czy cokolwiek innego, jest ludzkie. I myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby o tym mówić i dawać sobie prawo. Wczoraj rozmawiałam z moją serdeczną przyjaciółką, która ma kilkuletnią córkę. Właśnie powiedziała, że podjęli taką decyzję, że starają się być domem bez lęku, więc starają się nie tworzyć sytuacji nerwowych i zalęknionych w momencie, kiedy nie jest to pożar. Tak, poza, ale przede wszystkim, kiedy nie wynika to też z takiego głębokiego lęku rodziców, tylko że po prostu nie strofują dziecka na siłę, ale też rozmawiają o emocjach, które jest w nim. Czyli jak jest złe, to pytają się, czemu jesteś zła. Chcesz sobie porzucać w poduszkę, żeby wyrazić swoją złość? Tu masz poduszkę, tu masz kanapę, wal poduszką, aż wyrzucisz siebie z tą złość. I to właśnie było takim pięknym odkryciem, oczywiście są na ten temat terapie, jest Lowen, który to bardzo pięknie opisał i tak dalej, ale tam już dochodzą ludzie bardzo świadomi i ci, którzy już mają tyle tych emocji, że muszą sobie zacząć z nimi radzić inaczej, bo je rozsadzają. A to jest znowu kwestia tego, że jeżeli od małego pokażemy dzieciom, że mogą się złościć, mogą się czuć słabe, mogą płakać. To jest straszne, że mówimy chłopcom, że życzą baby i nie możecie płakać, chłopaki. Możecie, a jak tracicie, to możecie tym bardziej. Wszyscy płaczemy, jak tracimy. I to nie jest, to też jest niesamowite, jak czasem słyszę, że sama byłam taką kobietą, bo ja nie płaczę. To co, to znaczy, że jestem lepsza? Nie, to na ogół znaczy, że odcięłam jakąś część swojej emocjonalności, żeby sobie z czymś poradzić prawdopodobnie. Więc to jest też bardzo o żałoby, o przyzwoleniu sobie na przeżywanie emocji i to całego spektrum emocji. Ale też często się zdarza, mam wrażenie, takie odrętwienie, że są osoby, które tracą kogoś bliskiego, nie czują nic, nie płaczą. To jest przerażające. Ale to jest kilka faz żałoby. Ja nie jestem specjalistą ani terapeutą od żałoby. Ja to znam bardziej z pozycji projektanta. Ale żałoba ma fazy. I jedną z faz jest wyparcie. Oczywiście u jednych każda z tych faz może trwać inny czas i u jednych to wyparcie będzie doby pod tytułem nie przyjmuję, że umarł mój ukochany mąż albo moja matka, albo moje dziecko, a u innych ten czas wyparcia może trwać latami. Ale trzeba przejść, jest 7 faz żałoby, o ile dobrze pamiętam, trzeba przejść wszystkie, żeby dojść do uzdrowienia tych emocji. A my bardzo często utykamy w którymś miejscu, bo nawet nie mamy przestrzeni, żeby zaopiekować się emocjami, albo czujemy, że jest to społecznie niewłaściwe. Ale jeżeli czujemy potrzebę, chociaż uważam, że każdy powinien taką potrzebę odczuwać, wsparcia i zrozumienia tego procesu, to właśnie są takie osoby, o których wspomniałaś, tak? To są ci przewodnicy. Znaczy, to są towarzysze. Towarzysze w żałobie i jest to, i instytut ma takie osoby na pokładzie. I są to ludzie, którzy specjalizują się, pomagają przejść ludziom przez etap żałoby. I wydaje mi się, że warto z takich ludzi korzystać, włącznie z tym, że projekt założycielki Instytutu Ani Franczak w budżecie obywatelskim Warszawy dostał dofinansowanie i taką sesję z towarzyszem w żałobie można mieć zafundowaną przez miasto. Okej. Okay. Więc są tacy ludzie, są dule śmierci, tak jak są dule pomagające rodzić, tak są dule śmierci i odchodzenia. I ci ludzie nie są wyimaginowaną potrzebą trzeciego świata, znaczy pierwszego świata, tylko są realnymi ludźmi, którzy niosą ulgę. W czasach, które my nie do końca rozumiemy. Wiesz co, bo nieraz ten trzeci świat lepiej sobie radzi. Radzi sobie lepiej dlatego, bo ma wioskę. Jest taka piękna książka, która mówi o tym, że do wychowania dziecka nie jest potrzebna mama i tata, tylko wioska, bo musi być plemię. I ja się społecznie bardzo z tym poglądem gdzieś się zgadzam, ale jako, że tak powiem, badacz, nie jako praktyk. I trochę podobnie jest przy przechodzeniu tematów śmierci, odchodzenia. Dlatego, bo jeżeli masz wsparcie wioski,
przychodzą twoi sąsiedzi, pomagają ci umyć zmarłego, razem go ubieracie, razem zbijacie trumnę, razem go odprowadzacie na cmentarz, który jest we wsi i to się dzieje w grupie, to od razu masz wsparcie. Ktoś potem przychodzi przez ileś dni, przychodzi nosić jedzenie, pomaga ci posprzątać dom. To jest o społeczności i dlatego my jako ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi. W dużych miastach, w krajach wysokich, rozwiniętych, gdzie jest absolutny obrót ku indywidualizmowi, tego nie ma. Jesteśmy dużo bardziej zabiegani, nawet nasi najbliżsi mieszkają daleko od nas, więc nie ma tego momentu zajęcia się tym drugim człowiekiem w tym największym okresie straty. Dlatego tak trzeci świat sobie radzi z takimi emocjami dużo lepiej. Jest też bliżej ziemi, więc ta świadomość odchodzenia, rozkładu i ten cykl życia i śmierci jest mu dużo bliższy. A powiedz mi, skoro życie jest takie cenne i czas nasz jest policzony, to czemu chcesz lecieć w kosmos? Słuchaj, ja chcę lecieć w kosmos, dlatego że ja nazywam genem Kolumba. W sensie mnie całe życie najbardziej interesowały te miejsca najtrudniej dostępne i te niezbadane. I muszą być tacy ludzie. W sensie są ludzie, którzy będą kultywować tradycje, są ludzie, którzy będą pielęgnować schematy i są ludzie, którzy będą te schematy rozwalać i tworzyć nowe. I mnie zawsze interesowało, co jest po drugiej stronie lustra i to, czy jesteśmy w stanie przejść przez ścianę i z moją babcią wspomnianą chemikiem rozmawiamy o tym, czy gęstość atomów w człowieku jest taka, a w ścianie taka i czy można by było fizycznie przez tą ścianę przejść. Ja uważam, że człowiek jest tak genialnym stworzeniem, że ma ten talent do nieustającego przesuwania horyzontu swoich możliwości. I uważam, że tak zwany podbój kosmosu czy eksploracja kosmosu jest kolejnym etapem poszerzania naszego poznania. I wiem, że wymaga to zaryzykowania bardzo często swojego życia, co robili wszyscy odkrywcy. Ale ja, jeżeli kiedykolwiek będę miała taki przywilej, zrobię to z wielką radością. W sensie, po pierwsze, bardzo mnie interesuje, jak to wygląda, jak będzie wyglądało życie na Marsie czy na Księżycu. Po drugie, z radością oddam swój mózg i swoje ciało na taki eksperyment naukowo-badawczy i będę mogła być tą osobą, która pomaca ten grunt i chcę powiedzieć, odetchnie tamtym powietrzem. To nie do końca tak będzie. Niekoniecznie. To będzie tak wyglądać. Ale zmysłowo będę mogła poznawać ten świat. I no ja jestem doerem. Ja uwielbiam robić. I dla mnie możliwość robienia i poszerzania tych granic poznania chyba byłaby największym przywilejem jako człowieka. A to, że kosztem może być moje życie, tak może, ale jak wspomniałyśmy, może mnie potrącić samochód, jak wyjdę od Ciebie z podcastu i równie dobrze mogę skończyć, wiesz, już dzisiaj tą przygodę. Taki mam konstrukt psychiczny. Nie wypuszczę Cię teraz. Taki mam konstrukt psychiczny, że to jest moje największe marzenie. Moim największym marzeniem jest absolutnie projektowanie rozwiązań kosmicznych i pracowanie w branży i polecenie kiedyś w kosmos. I nie mam problemu z tym, że to będzie bilet w jedną stronę. I oczywiście ja wiem, że będzie trudno i bardzo łatwo mi się to mówi z pozycji Twojego pięknego, wygodnego fotela. I mierzenie się z własnymi granicami jest czymś, co regularnie sobie funduję w życiu, oczywiście w mikroskali, bo nie budowałam jeszcze domu na Marsie. Też nikogo jeszcze nie chowałam na Marsie, a takie wyzwania też będą, bo będą tam też ludzie odchodzić i trzeba będzie sobie z tym poradzić, szczególnie, że ciało na Marsie nie będzie podlegać rozkładowi, co tak jakby jeszcze poszerza problem i spektrum zagadnień, ale mam w sobie, ja nie umiem tego wyjaśnić, ale tak logicznie, ale mam to od dziecka i stąd się wzięła też moja dusza podróżowania i przekraczania swoich granic i swoich możliwości, że zawsze chcę zobaczyć, co jest dalej. I kochałam wszystkie książki o odkrywcach i te stare mapy z Terra Incognita, gdzie jeszcze ludzie nie byli, sobie wyobrażali, że tam żyją potwory albo tam są utopie. Ja wierzę w człowieka, w sensie jakkolwiek to bywa złudne i mam momenty, kiedy bardzo w niego wątpię, to ja wierzę, że my jesteśmy stworzeni i udowodniliśmy to jako gatunek nieraz, że potrafimy robić rzeczy absolutnie wielkie. I myślę, że ten podbój kosmosu zapowiadany od 60 lat, co prawda, no ale nadal odgrzewane kotlety, myślę, że teraz mamy na to realnie szansę, jest takim kolejnym krokiem, szczególnie, że no z moich obserwacji Ziemia nam się kończy. Jeżeli się nie ogarniemy jako gatunek i nie zadbamy o swój pierwszy dom, który na ten moment nie ma zamiennika, bo Mars będzie bardzo trudnym do przeżycia substytutem, ale na pewno nie będzie zamiennikiem jeszcze przez bardzo długi czas, to
no to musimy też mieć opcję B, nawet jeżeli będzie bardzo trudna. A na razie robimy wszystko, żeby rozmontować tą planetę. I to nawet nie jest to, że ja chcę być na Arce Nowego, bo to zupełnie nie w tym kontekście, bo ja mam jakieś wyobrażenie, jak trudne to będzie wyzwanie, ale chyba dlatego, że będzie trudno, to mnie to jeszcze bardziej kręci. Ja lubię, jak jest trudno. I ja się sama utrudniam jeszcze do tego, ale ja lubię, jak jest trudno, bo to też mi przypomina o tym, jak jesteśmy genialnymi stworzeniami. I wszyscy ludzie, których poznałam dookoła zagadnień kosmicznych, są cudownymi ludźmi. I są nieprawdopodobnie i mądrzy w sensie wiedzy, ale też są niesamowicie pięknymi ludźmi w takim poczuciu humanitaryzmu i empatii. I praca z takimi ludźmi jest zawsze ogromnym przywilejem. I tam jest bardzo dużo o człowieczeństwie. Ja powiedziałam na początku, że postaram się zrobić klamrę kompozycyjną i właśnie chciałabym Cię dopytać, co to znaczy, bo mówiłyśmy wcześniej w poprzednim podcaście o poczuciu bezpieczeństwa w naszych domach, ale Ciebie fascynuje to, w jaki sposób my możemy czuć się lepiej w kosmosie. Tak. To jest tak abstrakcyjny koncept. Jeżeli byś powiedziała o tym komuś przy obiedzie. Ja o tym napisałam doktorat. Gratuluję, bo wiem, że to jest świeża sprawa. Że ty będziesz optymalizowała przestrzeń do życia dla astronautów. Tak. Co to znaczy? Co jest im potrzebne? Znaczy, wiesz co, to jest trochę o tym, że to jest trochę bardzo o naszym poprzednim podcaście. W sensie w branży kosmicznej jest tak, że ogromna ilość wybitnie mądrych inżynierów i badaczy nauk ścisłych opracowuje rozwiązania, w których człowiek może przeżyć. I są to rozwiązania, które podtrzymują nasze życie, ale jest im bardzo daleko do bycia humanitarnymi. Co wielokrotnie, najpierw pokazał to Space Lab, to jest takie pierwsze laboratorium na niskiej orbicie okołoziemskiej stworzone przez Amerykanów po zamknięciu programu Apollo. Była to stacja badawcza, gdzie ludzie mieszkali kilka tygodni, który bardzo szybko okazał się nie do życia, w sensie astronauci odmówili wykonywania pracy, bo powiedzieli, że tam się nie da. I ten sam problem delikatnie zaspokojony został przeniesiony na ISS, czyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną, która absolutnie podtrzymuje nasze życie i działa już od wielu lat, a 20. I było tam bardzo wielu astronautów, tylko wszyscy mówią, że miejsce, w którym można ukoić swoje nerwy, to jest biolab, bo rosną tam rośliny. I kilka lat temu zażądano wymiany żarówek z jarzeniowych, białych, klimacie szpitalnych. Tak zwanych trupich. Trupich na żółte, bo badania mówią, że to robi dobrze na psychikę. Więc celem moich badań i takim moim marzeniem rozwoju kariery zawodowej jest rzeczywiście tworzenie tych przestrzeni w taki sposób, żeby bardzo prostymi zabiegami, nie ingerującymi w te wszystkie bardzo zaawansowane rozwiązania technologiczne, podnieść jakość życia. Czyli żeby ci astronauci mieli odpowiednie światło i to już nie jest rocket science. I żeby zadbać o ich wilgotność powietrza, bo we wszystkich habitatach to jest hardcore, a to bardzo wpływa na nasze zdrowie psychiczne, wbrew pozorom. Żeby to wszystko, czym są wykończone powierzchnie, było nadal miłe w dotyku. Żeby można było panować nad temperaturą, a z tym bywa bardzo różnie, i nad kolorystyką. Bo finalnie znowu kończy się na tym, że wszyscy chcą zostać biologami, bo wtedy przynajmniej można pobyć z roślinkami. Więc chodzi o to, żeby cała reszta też miała zapełnione warunki, bo tak naprawdę no, największym czynnikiem problemotwórczym w kosmosie jest człowiek. Po prostu to mnie pasuje. Nie, człowiek, znaczy fizjologicznie on sobie radzi. Problemem jest psychika ludzka, która jest nie do przewidzenia. Więc ten czynnik ludzki zawsze jest największym znakiem zapytania i mimo lat szkoleń my nigdy nie wiemy, co w sytuacji krytycznej z człowieka wyjdzie. Więc przesuwanie momentów doprowadzenia ludzi do sytuacji krytycznej i nie bodźcowanie ich bodźcami, które wiemy z życia codziennego, że nikomu nie służą, a na pewno nie służą nikomu, które leci rakietą 7 miesięcy w kierunku Marsa, jest o tym, żeby stworzyć im takie warunki pracy i życia, które po prostu w bardzo prosty sposób dadzą im poczucie komfortu. Jak już sobie stworzysz tę przestrzeń, to wtedy spakujesz się i dołączysz do załogi. Jak mnie tylko przyjmą, to z radością. Ja Ci tego życzę z całego serca i dziękuję Ci za tą wspaniałą rozmowę, którą skończyliśmy zupełnie w innym klimacie, ale wierzę, że mimo wszystko wszyscy pamiętają, że rozmowa dotyczyła śmierci i mówię to z uśmiechem na twarzy, bo mówimy o tym jako o pewniku. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. No na pewno. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze przypominam, że podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, tam w wersji wideo.
i publikuję go co tydzień w poniedziałek o godzinie 7. Za tydzień będę miała dla Was odcinek specjalny, świąteczny, co już jest tradycją, bo po raz trzeci rok z rzędu coś takiego pojawi się w programie, bo tyle też program funkcjonuje w sieci. I mam dla Was prośbę na sam koniec, jeżeli macie chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi recenzję na iTunesie w aplikacji podcasty, tam możecie dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów recenzji, bardzo mi to pomaga trafiać do szerszego grona odbiorców, także z góry Wam dziękuję, a jeśli macie ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, wrażeniami, opiniami, to koniecznie komentujcie na YouTubie lub na Instagramie Karolina Sobańska Podcast pod postem, który jest poświęcony danemu odcinkowi. Oprócz tego zapraszam Was też na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska. Obserwujcie podcast na iTunesie, na Spotify i bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.